I witajcie w kolejnym odcinku. Teraz na samym początku mówię, że zapomniałem nagrywać. Nie tyle, nie teraz, ale ogólnie. Zapomniałem nagrywać i troszeczkę sytuacja się zmieniła, bo pozbierałem trochę pieniędzy. Zdobyłem na nowo hortycę i pozbierałem pieniędzy na tyle, żeby stworzyć królestwo Rusiki-Joski, co też robi na waszych oczach. Stajemy się królestwem. Tam-taram. Czyż to nie jest piękne? Tylko na samym początku jeszcze będę się porozdawać w takim razie tytuły niektórym możnym. Wielkie Księstwo Smoleńsk dostanie ten. To nasz ktoś lubi tak bardziej? To ten dostanie Wielkie Księstwo Mołdawii. Ten dostanie Wielkie Księstwo. Nie, gdzie to jest? Turów. Ten jako już nasz lubi dostanie Wielkie Księstwo Wołyń. Tu na Litwie. Ten dostanie Kurlandię. Litwę. Litwę. I ten dostanie. Nie. To już nic nie mogę rozdać. A, no spoko. I mam też jakieś niebotycznie duże wydatki. I nie wiem, czy one są spowodowane. I to może zniszczyć nam grę, tak naprawdę. Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, skąd są te wydatki. Nie wiem, na co one idą. I to jest niedobre. To się źle zapowiada. To zapowiada nam małą tragedię. No dobra, przyjdziemy do wojny, ale. A, przepraszam. No ale nie wiem, no naprawdę nie wiem, o co chodzi. To jest. Król ruski wygrał. Niestety połączyła się Ruś, coś bardzo źle wygląda dla nas. Jest nic ciekawe. Tym zaproponują potem wersalizację. Nie zgodzą się pewnie, ale. Ale czemu tak ciągle spada? To mnie najbardziej denerwuje, że ciągle spada. I cały czas. I ja nie wiem dlaczego. To jest ten problem. I to mnie strasznie martwi. Moje wojska są nawet duże, powiem szczerze. Osobiście mam bardzo mały teren. Przemyśl oddam jakimś moim synowi. Temu synowi oddałem. Niech będzie przeze mnie też nauczany. To niedobrze wygląda. To mi się wygląda, że zaraz mi państwo zbankrutuje. Co, ja skończę grę? Co, to koniec odcinka? Zwiększamy autorytet. Czy się zgodzą? Przegrali tam. No dobra, autorytet jest, ale to ciągle spada. I to bardzo, i to znacznie, już nie mam kasy. Nie mam już pieniędzy. No jeszcze mam, ale to już ostatki. Minus 30. No już jestem. Ale co? Bracia witalijscy?
Jacy bracia witalijscy? W ogóle kto to jest? To jest niby jakiś. Dobra, bo ja nie ogarnę, przecież ich nie wyjmowałem nigdy. Kiedy miałem ich niby wynająć? I w ogóle, no. Nie chcę, idą, nie wiem, zaraz coś przyjdzie pewnie. Już jest. A poszli sobie, o, no to dobrze, tylko że. To jakiś Bóg był, bo ja przecież nie wyjmowałem ich. O nie, jako, a nie, przecież wymalowałem ich. Miałem wystarczająco kasy i wynajmu, żeby hortycę zrobić z ich pomocą. No tak, ale to Bóg, bo przecież ich nie mam już. No nie wiem, no dobra, no ale. No trochę kasy straciliśmy i to bardzo dużo. No ale dobra, atakujemy tego. Jako iż. Mamy na niego powód. Ci za bardzo lubią go. Nie przyjdą mi z pomocą. Spróbujmy. Mój stary się zrobił król już. To też już jest niemłody. No ale okej. Okej, ponieśli trochę strat. Zaatakujmy. Są tu, widzę, bardzo małe twierdze, więc większego problemu być nie powinno. No i jak widać, już mogę proponować pokój. Pokój zaakceptowany. Mogę księstwo Czernichu zrobić, ale to nie teraz. A, mam 5 na 5, PDH. Który to? Stąd. Tam są pewnie wielu takich będzie. Może chociaż no, ten nie jest taki o tyle dobrze. Są tu prawosławni, to mnie cieszy. Ale ogólnie widzę, że jednak nie są prawosławni. Dlatego wyślę tam swojego patriarchę, który nawróci ich. Tak, pobudowałem trochę tych. Nie, były nawet tanie miasteczka. Zbudowałem kilka, a kilka to nie wiem. Para, para. A tutaj to nie wiem. Coraz dziwniejsza ta gra jest, szczerze. Że ona mi rodzi. Urodzi teraz dziecko. Ty, gdzie same. On jest węgierski, ten też jest węgierski. Czy trzeba przerobić ich? Same Węgrzy. No ale jak przyjadą tutaj, to pewnie się z z Rusią. Ale nie, nie o to mówię. No, że staną się ruskimi. No, niepodległe państwo. Jak wyglądamy? Ruś Kijowska, 10 tysięcy. Jesteśmy dość wysoko. Ósme pozycje zajmujemy. Wasale nas raczej lubią, chociaż widzę, że ci nas tu mają jakieś problemy. Przekazuję im, bo widzę, że jakiś tu. Nie wszystko im się tu podoba. Kumania, coś tutaj.
Gdzie to jest? Dobra, ale teraz już nie będę przekazywał. Gdzie to jest? Jak to było? Kopyl. Jest, dobra, dalej już nie. Kopyl przekazuje, koniec ciach. Kasa nam nawet szybko napływa, widzę, za 7 to już jest dość, tak powiem, dość spore przychody. Moglibyśmy powiedzieć wojnę Witebskowi, o cały Witebsk, o Połock, o Witebsk z rozkazu mojego wnuka, ale jak? Albo mój syn miał i mojego wnuka. Tutaj tylko na Orsze. Do Żurę, de jure mam, przepraszam, de jure mam na to. To walniemy de jure. Nie będę wytaczał przeciwko nim swojego syna. Bo to może się źle obrócić przeciwko mnie. Kogóż możemy wezwać? Chorwacja. Nie chce się zgodzić, się pewnie nie zgodzi. Nie, oni są za mali, oni się nie przydadzą. Wezwanie do broni. Przyjdą, o dziwo. Co więcej, nie mam sojuszników, nie mam więcej. I co? Nie mogą za daleko. Pewnie ci przyjdą i pomogą, co bardzo mnie cieszy. Ruś, ogromna Ruś. Norwegia też jest ogromna. A ja wyglądam jak, nie wiem, jakbym był wciśnięty pomiędzy Polskę, Węgry, Bizancjum, a Ruś. Więc słabo. Nie wyglądam najlepiej, jeżeli chodzi o mój kraj, nie wygląda najlepiej. Wygląda właśnie tak troszeczkę, jakby był tutaj jakimś tworem sztucznym. No ale cóż, ten nie, tu przyjdzie ten. O, ja też widzę, że mam dość dobre. Ile mam? 15, no i jestem jednym z dowódców. Nie uciekniecie mi. Rusi, nie wiem, czy im przyjdzie z pomocą, bo ona nie wiem, z kim walczy, ale z kimś tam chyba gdzie indziej toczy spory. Zwyciężyłem kogoś, zdobyłem do niewoli. Pojmałem. Dobrze. Będę miał około 10 tysięcy wojska. Dobry wynik. Bardzo. Możemy spróbować zdobyć to w taki sposób. Czyli przez oblężenie. I tak. Jest też jedna ważna sprawa. Postanowiłem, że długość odcinków na stale zostanie skrócona do około 20-25 minut. Myślę, że bliżej 20. Jako iż jest to taka długość sprzyjająca oglądaniu, że tak powiem. No już się zgadzają. Jest to długość sprzyjająca oglądaniu takich filmów, gdyż jednak takich długich 30-minutowych samemu mi się często nie chce oglądać na YouTubie. I staram się takie filmy omijać. Dlatego mam zamiar, że 20-25 minut film będzie trwał. Myślę, że to jest optymalna długość. I no i to tyle. Chciałem właśnie wam przekazać też z takich bardziej organizacyjnych spraw. A zaakceptujmy. Z tych bardziej organizacyjnych spraw. No i to tyle. Cały czas kombinuję, co zrobić z tym nagrywaniem. Na razie jest chyba spoko. Więc możemy spokojnie kontynuować naszą wędrówkę nowym krajem. Już wskoczyliśmy troszeczkę wyżej chyba. Oj, przepraszam. Okej. Ruś walczy. Nie podoba mi się to, że te tak wchodzą. No ale okej. Mój węgierski syn. No i cóż. Na razie jest spokojnie. Mogę przyjąć. Nie, nie mogę przyjąć. Ja nie mogę. To uzurpuję sobie Pyrjasław. I oddam to temu. No. Mogę coś jeszcze uzurpować. Wielkie Księstwo Witebsk. To też zaraz zrobię. Jak będę miał wystarczającej ilość pieniędzy.
wygrał. No nie podoba mi się zbytnio to, że oni tak się dość umacniają. Ale Rus jest dość nisko, nie wiem. Bo tutaj jednak po pierwsze to jest inna religia tutaj. To mogę też będę mógł korzystać. Ale nie pomogę im. Niech na to nie liczą. Bo mi jest na rękę, żeby Dania z nimi wygrała. I mam jakiegoś heretyka, powiem, że oczywiście to heretyk, więc. Nie zmienię, ja Boże, no dobra. Nie zmienię mu religii. Tutaj. Dobra, ile ten ma? Ten ma 22. Niech tamten jeszcze pozostanie. W tym czasie coś się tutaj zbuntowało. I możemy. O. Stop, 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 stop. Powiedzieć wojnę o Grodno. Albo Sandomierz. Jednak Grodno wygląda tak. Ten z Mińska dostanie Grodno. Tak. Tylko teraz. Czy ten z Mińska. Gdzie to jest? Gdzie są? A tu są księstwa. No właśnie. Nie. Albo tak. Dlatego z Mińska walniemy. Powód do wojny na Grodno. To jest ten z Mińska. I prosto ruszamy na Grodno. Podziebiemy trochę Polskę, że tak powiem. Odbierzemy im to, co oni nam zabrali, przepraszam. Bo Grodno należało do nas kiedyś, więc siłą rzeczy wróci do nas. Tak. Ruś tam przegrywa. Nie, dużo, ale przegrywa. I mnie to bardzo cieszy, bo. Nie, tak być nie może. Możesz. Tutaj widzę, walczą, ale jest dobrze. Ciach, ciach, ciach. Tam pokonali tych. I teraz. I zniszczymy im drugą twierdzę. I czy na trzecią musimy niszczyć. Zdobywać murów w trzeciej nie musimy. Możemy prosto zaproponować im pokój, na który się zgodzą. Tak, i mamy Grodno. Przez co poszerzamy bardzo ładne swoje ziemie. No, to mi się podoba. To tyle samo. Mogę. I 6? Nie, 6 to było 6. To 6 i to były 4, nie 6. Boże. No ale dobra. I jesteśmy już. O, w ogóle Sącz się jeszcze zbuntował, ale na Sącz chyba nie mamy powodu do wojny. Nie. Teraz moglibyśmy może na Polskę coś. Czersk, ale Czersk to. Bo z kim, o czym oni walczą? Toskania to nie, Chełmno. O Polskę. A, tam odwoływał tytuł Sącz. W dobrym momencie odwoływał tytuł. Nie ma co. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego z domeny zostaje tylko. No już wiem dlaczego, jak nic nie mam ulepszonego, to się nie dziwię, że zostaje tylko tam ledwo co jakiekolwiek wojska. I to jest porażka, bo ja mam ledwo 1000 wojska. Dostaję z domeny. Co jest bardzo słabym wynikiem, niestety. Tutaj widzę. Nie o to mi chodziło, to. Tutaj nie, jeszcze nie ma. Myślałem. Myślałem, że zaczną już tego tracić, no ale nie tracą jeszcze. Wioskę zamkową też wybuduję. Ogólnie co do budowania są różne, jak to być, różni ludzie różnie uważają na ten temat, bo. Ogólnie sam uważam, że budowanie to się dużo podziała. O Boże, jak ona dużo poza.
Ogólnie uważam sam, że nawet budowanie jest potrzebne. Niektórzy mówią, że śmieją się z tego, że mówią, że to jest całkowicie niepotrzebne i nie powinniśmy budować, że nie ma potrzeby takiej. Ja osobiście uważam, że tak, żeby budować jednak jakieś te, żeby budować jakieś budynki, które nam dadzą chociażby złoto, czy chociażby wojsko. Co jest bardzo potrzebne. No. Nie, z pewnością jest heretykiem. Już nie chcę walczyć z tym heretyzmem, bo to już jest tak denerwujące. No cóż, nasze państwo jest ładne. Bardzo ładne. Wygląda jak, nie wiem, jak smok. Tutaj ma ogon, tutaj ma jak się skrzydła, tutaj ma jakieś tylne nogi połączone z dupą, a tu ma twarz. Czyż to nie piękne? A tu ma serce. Idealnie serce w Kijowie. No. Także to piękną historię wymyśliłem, czyż nie? Ludność w Grodno nawróciła się na prawosławie, co mi bardzo miło jest słyszeć, z czego bardzo się cieszę. Moja żona została zamordowana. O, Wielka Księżna Moskwy, może z nią będę miał dzieci? Ale to dużo mi nie da, no ale. Nie, poproszę o rozwód natychmiast. Niepotrzebnie patrzę na to, kiedy powinienem patrzeć na ich, że tak powiem, w nawiasie, w cudzysłowie, skille. I potrzebuję taką, która mi zapewni, że będę mógł utrzymywać wszystkie domeny. I taka się znalazła. I się cieszę. No. No i spokojnie. Może coś wybudujemy jeszcze? Jeszcze nie mogę, ale mogę gdzieś. To powód do dumy. Bycie sprawiedliwym. Tak, to jest powód do dumy. Bycie sprawiedliwym człowiekiem. Co? A, no i to się cieszę. Uczciwie opowiada o moich zaletach. Niektórym to się spodobało, niektórym nie. No cóż. Nie każdy musi nie lubić. Cóż tu się dzieje? Jakaś wielka rewolucja. Czy to dołączy? Najbardziej czekam na to, aż Prejasław i to jest Nowogród Siewierski dołączy, ale chyba nie chcą dołączyć. Mogę skorzystać z okazji i zdobyć tropiec, tylko że tropiec nie wiem, czy mi się przyda. Wolałbym coś innego. No ale cóż, już w tym momencie nie będę wypowiadał kolejnej wojny. W tym momencie, jak zastałem nasz teren, jak zastałem wszystko, w tym momencie kończę. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!